Nie znam gościa, nie wiem o czym to jest, ale czy on ma rozum? Tandetna próba szokowania, ćwiekak widzę zdurniał do reszty. Co za gówno. Profanacja polskości, co to ma niby być? Czarny Polak patriota? Te jakże przychylne i subiektywne opinie, które wam przed chwilą przeczytałem, są idealnym odwzorowaniem tego, czego ta książka dotyczy. A mowa jest tu o książce Zawisza Czarny Jakuba Ćwieka. Zanim przejdę do tej najważniejszej części dotyczącej ideologii, światopoglądu i dzisiejszego patriotyzmu, to opowiem wam krótko, o czym jest ta książka. Książka ta jest o czarnoskórym, który jak się okazuje jest z krwi i kości Polakiem, a co więcej patriotom. I ten nasz rasistowsko nazwany Murzyn trafia do Warszawy, gdzie przypadkowo zostaje wciągnięty w spisek. Jak się okazuje, lada dzień ma w Polsce nastąpić wojna domowa, w której to nas Zawisza Czarny odegra kluczową rolę. No i tutaj trzeba zacząć od naszego głównego bohatera Zawiszy Czarnego, bo on tu jest kluczową rolą, on tu jest motorem napędowym całej fabuły, a może nawet punktem zapalnym całego konfliktu. I na pytanie, skąd inspiracja, Jakub odpowiada, że tkwi ona w historii. I pada tutaj nazwisko August Ali O'Brown, czyli prawdopodobnie jedyny czarnoskóry uczestnik Powstania Warszawskiego. I tak walczący po stronie polskiej. I nie bez przyczyny też padają porównania do amerykańskiego Luka Cage'a. Bo nasz Zawisza Czarny to tak, super bohater, może nie do końca kuloodporny, ale wyposażony w wachlarz umiejętności podobnych, bym powiedział, do Batmana. A że ostatnio wieczory zdarza mi się spędzać przed konsolą, to ja porównałbym naszego Zawiszę do bohatera z gry Mafia 3. Mimo że jest on czarnoskóry, jest takim typowym Murzynem w polskim białym kraju, to jakoś nie czuję się do końca z tym źle. I można by nawet powiedzieć, że wzburza niektórych agresję tą swoją lekkością poruszania się, zachowania się i traktowania Polski jak własnego kraju. Bo kogo by obchodziło, że jest Polakiem z krwi i kości i nawet na klatce piersiowej ma wytatuowanego orła, to jest nieważne, bo on jest czarnuchem. No i tutaj niczym z puszki Pandory zaczynają się wysypywać kompleksy nas, Polaków. Bo przypomniał mi się teraz jeszcze jeden świetny komentarz. Ćwiek znalazł sposób, by obrazić wszystkich. No i faktycznie, moi drodzy, znajdziecie w tej książce wszystkie najpopularniejsze subkultury albo grupy społeczne w Warszawie. Od kibiców Żylety po prawdziwych patriotów z koszulkami Polski walczącej na klatce, cyklistów oraz moje ulubionych korpo szczurów, a raczej w tym przypadku korpo zombie. I pozwólcie, że tutaj na sekundkę się zatrzymam, bo niesłychanie ciekawe jest to porównanie i przerodzenie się korpo ludków w korpo zombie. Bo któż lepiej zagrałby takie zombiaki jak z Walking Dead, aniżeli korpo ludzie? Dla których przychodzenie do pracy na szóstą jest tradycją, kawa paliwem, a spanie w biurze normalnością. Do tego dochodzą cykliści walczący o swoje prawa na drogach, feministki, no tutaj już chyba nie muszę tłumaczyć. Mam wrażenie, że pan jest naprawdę na haju. No i wiadomo, rzecz jasna, rodowici patrioci, którzy zawsze mają walczyć o co. I kiedy już dochodzi do punktu kulminacyjnego, że całe te konflikty nasilają się i wszystko ma wybuchnąć, w środku pojawia się Zawisza Czarny i wymierza sprawiedliwość mieczem, a pomaga mu ta oto wspaniała, jakże waleczna i bojownicza taksówkarka z Warszawy. No i powiecie sobie, kurde, to jest jakieś, no nie, to nie moje klimaty, jakiś super bohater, jeszcze do tego Murzyn, gdzieś na ulicach Warszawy, współczesności, tutaj miecz, to wszystko nie ma sensu? No i o to właśnie w tym wszystkim chodzi, bo w tym chaosie drzemie sens, bo według mnie
Cała ta książka jest metaforą. Metaforą nas samych, wytykaniem naszych kompleksów, kruchości i nietrwałości naszych światopoglądów i idei. I najlepszym przykładem na to w książce jest bohaterka, z tego co pamiętam, Kaja. Ona, będąc w tym wielkim warszawskim świecie, czuje się osamotniona, nie widzi sensu swojego życia, więc nieustannie, na siłę wręcz bym powiedział, szuka jakichś grup, a to feministek, a to właśnie cyklistów, po to, aby gdziekolwiek poczuć się potrzebnym. To jakby nie do końca wychodzi z jej charakteru, czy jej zapotrzebowania, czy jej dusza woła o to, aby należeć do danej grupy, tylko ona po prostu chce tam być, żeby nie być sama. Bo przecież Warszawa to miasto szans i okazji, trzeba cały czas być w centrum wydarzeń. Nieważne, czy jest to zgodne z naszym światopoglądem, czy też nie. Jeżeli ktoś twierdzi, że Jakub Ćwiek tą książką przypierdzielił wszystkim, to bardzo dobrze, może chociaż część z nich zmądrzeje. Bo w przeciwieństwie do odbiorców tej książki, a raczej okładki, o których na początku wspomniałem, Jakub Ćwiek podchodzi do tematu bezkompleksowo. Jego literatura jest lekka, jest rozrywkowa, ale zawiera ten ukryty, fajny przekaz, który wytyka nam, no i powiedziałbym nawet, że umoralnia. Ta książka ma zaledwie 300 stron. Wiecie dlaczego? Dlatego, że Jakub Ćwiek nie musiał w tej książce wkładać w usta naszych bohaterów jakichś długich... Czy byłeś o bananie? Przy długich dialogów upchanych światopoglądem, wartościami, ideami. Bo sami bohaterowie są drogowskazami. Bo cóż lepiej pokaże nasz kompleks, aniżeli nietolerancja dla czarnoskórego Polaka. Olica Debe! Olica Debe! Ładny początek! No i oczywiście na nienawiść trzeba odpowiadać nienawiścią. I jak zostało to fajnie napisane, oni nam terroryzm i szariat, my im piece z Auschwitz. I być może jakiś warszawiak, który być może teraz został wywołany do tablicy, powie sobie: no, ja się z takich rzeczy śmieję, to mnie w ogóle nie dotyczy. Ale czy na pewno? I zobaczcie, jaką masę wartościowych rzeczy można powiedzieć o książce, która w zamierzeniu służyć ma tylko dla rozrywki. No i to jest właśnie całe piękno literatury i kunszt autora, który trzeba mu w tym momencie oddać. A więc jakbym ocenił tę książkę? Sam teraz mówiąc o niej doszedłem do wniosku, że w swojej kategorii zasługuje na 8 na 10. Naprawdę, słabe, ale 8 na 10. Kilka niedociągnięć jest. Kilka niedociągnięć? A gdzie tu są dociągnięcia? To jest jakaś prowokacja. Bo chyba faktycznie Kubę Ćwieka można zakwalifikować do gatunku rozrywkowo, fantastyczno, popkulturowego, jeżeli tak mogę to powiedzieć, bo i w tej książce jest mnóstwo nawiązań, mnóstwo rzeczy, z którymi możecie mieć skojarzenia. Ja z tym żadnych problemów nie miałem, humor ten rozumiałem, w wielu momentach się naprawdę szczerze zaśmiałem i czuć było tutaj taki trochę stand-upowy styl. No bo widzę typów, idzie trzech typów w koszulkach, pamiętamy. Myślę, kurwa, gdyby pamiętali, to by nie musieli zapisywać. Bo pewnie jak śledzicie social media Kuby, już pewnie wiecie, że sam niedawno wkroczył na ścieżkę stand-upu. Jak mu idzie? Tego nie wiem, bo jeszcze nie miałem okazji zobaczyć go w akcji, ale mam nadzieję, że wkrótce się to zmieni. Z mojej strony to by było na tyle. Mam nadzieję, że podobała się wam forma tej recenzji i że zachęciłem was do sprawdzenia tej książki, a jeżeli już ją czytaliście, to chętnie posłucham waszych opinii, może też coś ciekawego i wartościowego z niej wyciągnęliście. Ach, i zapomniałem dodać, że idealną datą tej premiery byłby 11 listopada, ale zdaję sobie sprawę, że dla wydawnictwa marketingowo i PR-owo byłoby to niekorzystne, aby książka miała swoją premierę w dniu wolnym od pracy. Ode mnie to by było na tyle, trzymajcie się z książkowym pozdrowieniem.